faktach. Byłem kiedyś na pewnym spotkaniu, podczas którego ktoś z moich kolegów tłumaczył wystąpienie pewnego mówcy z języka angielskiego i tłumaczył go mniej więcej w ten sposób. Gdy przeleciałem na lotnisko Kennedy'ego i jechałem taksówką, zadzwonił telefon. Moja żona poinformowała mnie, że wyjechała po mnie na lotnisko i czeka przy wyjściu. Gdy więc przeszedłem przez odprawę paszportową, rzuciliśmy się sobie w objęcia. Tłumacz był lekko skonfundowany, no bo ten gość już jechał taksówką, a potem przeszedł odprawę paszportową, więc podszedłem do niego potem, po tym spotkaniu i powiedziałem, że słowo taksi oznacza kołowanie samolotu do wyjścia, a niekoniecznie taksówkę. Ale dlaczego tak powiedziałem? Czyż nie po to, żeby się trochę pochwalić swoją znajomością języka angielskiego? No, niech koledzy wiedzą, kto tu rządzi. Oto nasze życie wypełnione też różnymi pomysłami na to, czym się można chlubić. Żyjemy w czasach, gdzie łatwo można pokazać swoje osiągnięcia, można je też trochę podkolorować, podretuszować. Powody do chlubienia się, no nieskończona ilość pomysłów, czym można się chlubić. Można na przykład chlubić się tym, ilu jest w naszej wspólnocie liderów prowadzących małe grupy albo zalążki małych grup. Ilu jest u nas liderów? Niech wyjdą na scenę ci, którzy są liderami i też ci, którzy kiedykolwiek nimi byli w naszej wspólnocie, bo czasami Bóg daje nam pod opiekę ludzi tylko na pewien czas. To znaczy wyobraźcie to sobie, nie wychodźcie tutaj na środek, bo można by zniszczyć trochę sprzętu tutaj, tak? Nie wiem, czy się zmieścimy na scenie. Tylu u nas jest liderów, a u was, w waszej wspólnocie, no bida z nędzą. Pamiętam takie zdarzenie sprzed 30 prawie lat, u początku naszej wspólnoty, było pewne duże wydarzenie przygotowywane przez wspólnoty ewangeliczne w naszym mieście i każda ze wspólnot miała zgłosić pewną liczbę osób, które będą gotowe zaangażować się w prowadzenie rozmów na duchowe tematy z ludźmi, którzy zgłosiliby taką chęć. No i ja zgłosiłem z naszej wspólnoty 20 kilka osób, które wyraziły gotowość, by wystąpić w takiej roli. Okazało się, że inne wspólnoty w naszym mieście były w stanie wystawić po 3-4 osoby lub nieco tylko więcej. No i patrzono na nas trochę z podejrzliwością, skąd u nas w tak młodej wspólnocie 20 kilka osób. No i można by się chlubić wspólnotą, która ma wielu liderów. No i wielu jeszcze tych, którzy są przygotowani, by nimi być. Jesteśmy w czołówce, tak? Można by się tym chlubić. Zwłaszcza, że gdy patrzymy na zamysł Jezusa odnośnie Kościoła, czym jest Kościół, to niekoniecznie jakaś grupa ludzi stale przychodzących w to samo miejsce, gdzie formuła wyczerpuje się mniej więcej na tym, że paru produkuje się na scenie, a reszta jest widzami i tyle. Wiemy, że zamysł Jezusa jest zupełnie inny. Największe polecenie, tak, dane uczniom, idąc, czyńcie uczniów. Jezus też pokazał, w jaki sposób, powołując uczniów do małej grupy, budując ich po to, by wysłać. No i Kościół, wspólnota chrześcijańska w zamyśle Jezusa jest właśnie taka, jest bardziej ruchem, w którym każdy jest kapłanem, powszechne kapłaństwo, a główną aktywnością jest właśnie powoływanie uczniów, budowanie, wysyłanie, by to samo robili dalej. Jeśli tak, no to mamy się czym pochlubić. Moglibyśmy wystawić nasze zdjęcia na Instagramie, nawet bez kolorowania.
Może ci z was, którzy jesteście tutaj od niedawna, jeszcze tego nie czujecie, nie widzicie, ale taką wspólnotą jesteśmy, w której jedyną, najważniejszą rzeczą jest bycie uczniem i budowanie uczniów. Nie jest u nas zbyt wielką sprawą być kimś wybitnym, być bardzo mądrym, być najmądrzejszym czy najzdolniejszym. Nie jest to u nas tak za bardzo zauważane, no bo jest inna wartość, być uczniem, być gotowym się uczyć. U nas nawet Einstein musiałby najpierw stać się uczniem, bo to jest wielka wartość. Bo Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów. A chcąc czynić innych ludzi uczniami, trzeba najpierw samemu stać się uczniem. Jeżeli ktoś się nie nauczy być uczniem, to nie będzie miał co przekazać dalej, nie pomoże innym stać się uczniem, nie przekaże wzoru. A więc Einsteinowatość, fajnie, ale jak nie jesteś uczniem, to twoja Einsteinowatość nie będzie tu podziwiana i nie ma się czym chwalić. Bo Bóg zrobi bez porównania więcej przez kogoś, kto może nie jest za bardzo wybitny, ale jest gotowy być uczniem. Taką wspólnotą jesteśmy. Jest się czym chlubić? Model pokazany w Dziejach Apostolskich, Dzieje 8, zobaczmy. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Na skutek prześladowania wszyscy chrześcijanie z Jerozolimy rozproszyli się po okolicznych miastach, miejscowościach. I co robili? Głosili w drodze słowo. A co robili apostołowie? Pilnowali spraw w Jerozolimie. Wszyscy chrześcijanie głosili słowo, realizowali powszechne powołanie, to powszechne kapłaństwo. Chociaż potoczne wyobrażenie, stereotyp jest zupełnie odwrotny. Apostołowie mają głosić słowo, a reszta słucha. Jednak zamysł Chrystusa jest inny. Więc patrząc na naszą wspólnotę, czy mamy się czym chlubić? Ale czy powinniśmy się chlubić? Oto jest pytanie. Zaglądnijmy do podręcznika, do Bożego Słowa. Dzisiaj fragment z listu do Rzymian 3. Przeczytajmy pierwszą część. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Kto i czym ma podstawę się chlubić? Jest pewien bardzo popularny powód chlubienia się, pokazany w wersie 27. Chlubienie się ze swoich uczynków, z tego, co człowiek robi. Jakie to uczynki? Szczególnie te pokazane w wersie 28, nieco zawężone, z nakazów prawa, a więc duchowa dziedzina, relacja z Bogiem, chlubienie się wypełnianiem przykazań, spełnianiem dobrych uczynków. I takie myślenie, że Bogu o to właśnie chodzi, o wypełnianie dobrych uczynków, spełnianie rytuałów, więc człowiek się tym chlubi. Jaka jest jednak prawda? Wers 27. Prawda jest taka, że jest inaczej. Ten powód do chluby, jakim jest to, co człowiek robi, został uchylony.
te wyobrażenia są mylne. To, co ludzie uważają za podstawę swojej chluby, czyli dobre czyny, jednak nie ma się czym chlubić. Możemy pomyśleć, każdy z nas, o sobie, czym ja mogę się chlubić. Czy tym, co robię dobrze, według zamysłu Chrystusa, czy to jest właściwa podstawa do chlubienia się. Tu w naszym fragmencie Bożego Słowa czytamy, że nie. W miejsce prawa uczynków wchodzi co? Prawo wiary. Prawdziwym powodem do chlubienia się nie jest to, co robimy, lecz wiara. Można powiedzieć, że jedynym słusznym powodem do chlubienia się jest wiara. Stan naszej wiary. Możesz mieć bardzo wiele ciekawych rzeczy do zaprezentowania, ale jaki jest stan twojej wiary? Mówię też do siebie. Jaka jest prawda o twojej wierze? To jedyny prawdziwy, pełnowartościowy powód do chlubienia się. Ale kim tak naprawdę chlubię się, gdy chlubię się swoją wiarą? List do Efezjan 2. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Wiara nie jest moją zasługą, okazuje się. Jest darem Boga. Chlubiąc się wiarą, mam chlubić się Bogiem, Jego działaniem w moim sercu. A więc nawet kiedy chlubię się wiarą, to nie chlubię się sobą. Jeśli chodzi o mnie samego, to raczej powiem, nic nie mam, puste ręce. Potrzebuję wszystko dostać od Ciebie, Boże. Trochę jak w konkursie muzycznym Voice of Poland. Wpada jakiś boys band na przesłuchania. Nosy mocno zadarte do góry. No, wpadliśmy tutaj do was w naszej trasie między Las Vegas a nagrywaniem płyty, by zgarnąć parę nagród. Możemy ewentualnie powspółpracować z którymś z trenerów, wymienić się poglądami. Niestety żadne krzesło się nie odwróciło. A odwróciły się wszystkie, kiedy jakaś skromna dziewczyna nie zadzierała nosa, bo przecież talent to nie jest jej zasługa. A co do uczenia się, to chętnie wszystkiego się nauczy. Taka ilustracja. Boże, nic nie mam. Przychodzę do Ciebie z pustymi rękami. Jak można do Boga przychodzić bez niczego? Tak, bo nic nie mam. Potrzebuję wszystko dostać od Ciebie. Taka osobista relacja, przygoda z Bogiem, gdy zwracasz się do Niego z pustymi rękami i właśnie mówisz, Boże, nie mam nic, co mógłbym Ci dać, ale Ty mi wszystko dasz, tak ufam Tobie. Właśnie po to tworzymy naszą wspólnotę 4P, cztery prawa, z których pierwsze mówi, Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Możesz, każdy z nas, może zwrócić się do Boga, pokazując puste ręce i zaufać, że On ma plan i On jest gotowy to wszystko dać, bo kocha człowieka, jest gotowy. Dzisiaj poznajemy niezwykłą prawdę, że wszystko, co dobre w naszym życiu, wszystko tak naprawdę zawdzięczamy Jemu. Jeżeli mam prawdziwy powód do chlubienia się, to tylko wiarą,
ale i tę wiarę przecież mam od Niego. Dlatego będę chlubił się Bogiem, Jego działaniem w moim życiu. I to jest bardzo ważna dyrektywa dla każdego z nas, którą potrzebujemy w swoim życiu zastosować. Chlubić się Bogiem, tym, co On czyni w moim życiu. Ale przeciętny człowiek ma tendencję robić dokładnie 180 stopni na odwrót. Zamiast chlubić się Bogiem, tym, co On mi dał i Jego działaniem, człowiek chlubi się przed Bogiem tym, co sam czyni. Tym, co sam robi dla Boga. No i wtedy człowiek jest bardzo zadowolony z siebie, gotowy też pouczać innych, no bo jest bardzo pewny swoich pomysłów, bo to są jego pomysły. Ale przyjąć coś nowego, nauczyć się czegoś, być uczniem, mogę ewentualnie podyskutować. Ponieważ człowiek jest bardzo zadowolony z tego, co robi, chlubi się przed Bogiem. Ta chluba czyni go tak naprawdę zamkniętym na coś nowego. Ale czy ta chluba jest słuszna? Podstawa do chlubienia się dziełami człowieka została przez Boga uchylona, zamknięta. Nie ma podstaw dla takiej chluby. Tego się dzisiaj uczymy. Nigdy nie zapomnę pewnych zdarzeń sprzed prawie 40 lat, gdy mieszkaliśmy jeszcze w innym mieście i podzieliliśmy się Ewangelią z pewnym małżeństwem. Przeszliśmy razem Ewangelię Marka. Zajęło to, no jak wiecie, zajmuje to tak tydzień po tygodniu, parę miesięcy. Naprawdę zrozumieli Ewangelię, ale na pytanie, czy chcieliby pójść dalej i zaprosić Chrystusa do swojego życia, odpowiedzieli coś, co pamiętam do dziś i może już parę razy o tym mówiłem, że przynależność do swojej grupy religijnej jest rzeczą dla nich tak ważną. Te wspaniałe budowle, uniwersytety, kultura, tradycja, że nie skorzystają z zaproszenia. Przeszkodą było co? Chluba. Z czego? Z dzieł ludzi. Czy taka chluba jest słuszna? Czy jest mądra? Nie. Bo podstawa do chlubienia się tym, co człowiek robi, została przez Boga uchylona, zamknięta. Taka chluba jest pusta w środku. Bo tak naprawdę tam nic nie ma, czym można by się chlubić, jeśli chodzi o relacje człowieka z Bogiem. Jedyną słuszną rzeczą, jaką możemy chlubić się, jest wiara w naszych sercach, zaszczepiona tam, rozwinięta przez Boga. A reszta? Ale skąd się bierze w człowieku taka postawa chlubienia się tym, co sam robi? Pierwszy list Jana Apostoła, drugi rozdział, popatrzmy. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Boga, lecz od świata. Skąd się bierze w człowieku postawa chlubienia się tym, co sam robi? Wszystko rozgrywa się w głębi serca. Problem tkwi w tym, że człowiek lubi być wielki. Pycha tego życia, jak mówi apostoł Jan. Kieruje nami pycha, która każe patrzeć na siebie jako na kogoś nieprzeciętnego,
Człowiek lubi być wielki. Gonienie za wielkością, chociaż otrzeć się o wielkość, o sławę. Dlatego człowiek chlubi się też przed Bogiem tym, co sam wymyślił, co zrobił. Jeżeli człowiek dokonał w swoim sercu, w głębi serca takiego wyboru, to nie pójdzie za obrazem Boga, który pokazałby trochę inną prawdę o nim. Człowiek odrzuci wszystko, co choćby trochę osłabiało jego wielkość, niezwykłość. Jest zamknięty na poznanie czegoś nowego, bliskiego prawdy i zaatakuje wszelkie próby nadwątlenia tego obrazu siebie. Jakie jest rozwiązanie problemu? Rozwiązania trzeba szukać tam, gdzie jest przyczyna, w osobistej relacji z Bogiem. Trzeba zapytać, jak Bóg na to patrzy. Czy to chlubienie się różnymi rzeczami, że jestem dobrym człowiekiem, lepszym od innych, że wypełniam przykazania, że podjąłem wiele dobrych postanowień, że mam do Boga wzniosłe uczucia. To wszystko dla Niego robię. Ale jak Bóg na to patrzy? Nasz podstawowy wers, tekst, wers 27. Nie ma żadnych podstaw do takiego chlubienia się. Dlatego droga do zbawienia, którą Bóg przygotował, prowadzi przez takie właśnie osobiste odkrycie. Nie mam nic, czym mógłbym się przed Bogiem chlubić. I to jest ta nowa zasada, której Bóg nas uczy. Nazywana jest tutaj prawem wiary. Na czym polega prawo wiary? Wers 28. Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Mówiąc wprost, zbawienie to sprawa zupełnie niezależna od czynów człowieka, albo bardziej kolokwialnie, dobre uczynki i zasługi mają się do zbawienia jak piernik do wiatraka. No, jest takie powiedzenie. Niezależnie od tego, co sobie ludzie myślą, jakie mają przekonania, ilu ludzi myśli inaczej, jak wielkie i monumentalne instytucje za tym stoją. Bo co to znaczy wielkie i monumentalne, skoro ten sposób mierzenia został przez Boga zamknięty? Bóg nie jest pod wrażeniem tego, co my robimy. Bogu podoba się tylko wiara. Wiara plus nic. Więc lepiej zmienić swoje myślenie, odłożyć to stare, że coś mam i przyjąć nowe. Boże, nic nie mam. Potrzebuję wszystko przyjąć od Ciebie. A chrześcijanin z kilkudziesięcioletnim stażem od nawrócenia, który już wiele poznał i Bóg użył go tak bardzo w życiu wielu ludzi, czy już coś ma? Czy mógłby się chlubić? Czy już coś wie? Ma powód do chlubienia się tym? Nie. Boże, nic nie mam. Nic nie wiem. Potrzebuję wszystko dostać od Ciebie. I wtedy człowiek jest otwarty na dalsze Boże prowadzenie. Nie usztywnia się tym, że już coś wie, bo już tyle lat, tam są ci, co dopiero, a ja to już tyle lat. I już coś wiem, mogę się na czymś oprzeć. Nie. Nic nie wiem. Boże, prowadź mnie.
Skoro więc nie chlubienie się sobą, to co? Skoro nie chlubienie się tym, co robię, to co wstawić w to miejsce? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Ona nie będzie tak długa jak pierwsza, co was na pewno ucieszy ze względu na temperaturę, ale przeczytajmy. Bo czyż Bóg nie jest Bogiem jedynie Żydów? Źle, jeszcze raz. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne, również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. Odkryliśmy niewłaściwe powody chlubienia się tym, co sami robimy, co tworzymy. Skoro nie chlubienie się sobą, to co w to miejsce? Jaka postawa w to miejsce? Ta postawa jest ukryta w tym zagadkowym zdaniu w 30 wersie. Jeszcze raz przeczytajmy 30. Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Obrzezany to Żyd, nieobrzezany to poganin. Bóg usprawiedliwia, czyli zbawia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego przez wiarę. Wszystko jasne, prawda? Na czym polega różnica? Pokazuje to kontekst. Żydzi myśleli o sobie, że Bóg jest tylko ich Bogiem. To znaczy, że jeżeli ktoś z pogan chciałby cokolwiek tam o Bogu się dowiedzieć, to musi najpierw stać się Żydem. Autor mówi, że takie myślenie jest chybione, jednak jest jakaś różnica między Żydami a poganami. Bóg usprawiedliwia Żydów dzięki wierze, a nie Żydów przez wiarę. Ale na czym polega różnica? Chcąc to zrozumieć, potrzebujemy rzeczywiście kontekstu, zajrzeć do kontekstu, czym różniła się sytuacja Żydów od innych ludzi. Cofnijmy się na chwilę do początku tego trzeciego rozdziału i tam pierwszy i drugi wers. Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Była różnica. Żydzi znali obietnicę Boga. Dla nich droga do Boga była krótsza. Już wiedzieli, komu zaufać. Poganie musieli dopiero do tego dojść. Ale to samo pytanie, bo co nas tam obchodzą jacyś Żydzi i poganie, to samo pytanie potrzebujemy przełożyć na naszą sytuację. Jaka jest różnica między kimś, kto jest w dobrej wspólnocie, a resztą świata? Jeżeli ktoś jest we wspólnocie, gdzie jest dobre nauczanie, gdzie obietnice Boga są na wyciągnięcie ręki, gdzie można otrzymać osobistą pomoc w poznawaniu, zastosowaniu, a reszta świata gdzieś tam w ogólności nie ma takiego dostępu do obietnic Boga, to co mamy z tym zrobić? Skoro nie w ten sposób, że się będziemy chlubić i z tego powodu wynosić, skoro nie chlubienie, to co? Odpowiedź możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, popatrzmy. Komu wiele dano? Od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Co więc zamiast chlubienia się tym, co mamy, jacy jesteśmy wspaniali, co zamiast tego? Poczucie odpowiedzialności. Komu wiele dano, wiele będzie się od niego wymagać. Poczucie odpowiedzialności. To, że lepiej znam obietnicę Boga od innych, nakłada na mnie odpowiedzialność, by z tych obietnic skorzystać i przynieść odpowiednie owoce. Przywilej nakłada odpowiedzialność.
Ilustracją może być talent muzyczny. Ja osobiście miałem na przykład taki przywilej, że miałem talent do gry na perkusji. Po prostu usiadłem i grałem. Nigdy w życiu nie wziąłem żadnej lekcji gry na perkusji, a grałem na szumnie nazwawszy trasach koncertowych z pewnym zespołem w latach 70. ubiegłego stulecia. Skutek był taki, że zatrzymałem się na najbardziej prymitywnym graniu. I w zasadzie powinno się przede mną chować pałeczki. Dobrze, że je chowacie tutaj. Gdzie je chowacie? No, nie mówcie mi, tak, gdzie je chowacie. Bo ktoś, właśnie, coś dostał, ale nie podszedł do tego z odpowiedzialnością, bo właśnie nie wziąłem odpowiedzialności za talent w tej dziedzinie. Stanę kiedyś przed Bogiem i Bóg zapyta mnie, co zrobiłeś z twoim talentem muzycznym? Ja odpowiem, zamieniłem go na mówienie wykładów. Ale przecież nie dałem ci talentu do mówienia wykładów. Tak, ale była taka potrzeba we wspólnocie, więc musiałem się tego nauczyć i tu wziąłem odpowiedzialność. No dobrze, zaliczone. Skoro jesteśmy przy muzyce, muszę to wykorzystać, to powiem wam, że modlę się jeszcze o jeden instrument, o puzon. Jakby dołożyć do aranżów jeszcze puzon, to byłby po prostu całkowity odlot, ale to takie moje marzenie. Muzycy, nie przejmujcie się w ogóle moim zdaniem, ale się będę dalej modlił o to. Co zrobić z przywilejem, jakim jest bycie w dobrej wspólnocie? No, nie wystarczy mieć dobre poglądy i się z nimi obnosić. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność. To jest taki sposób myślenia, że na tyle jestem we wspólnocie, na ile się zaangażuję. Co to znaczy być we wspólnocie? Przejść od roli statysty do wzięcia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za co? No skoro właśnie tak chlubimy się tym naszym modelem naszej wspólnoty, to zobaczmy, no albo po prostu to opiszę. Coś, co jest opisane w Dziejach Apostolskich 19, to jest ten sam wzór, czy ten model wspólnoty, co pokazał Jezus, ale trochę inaczej opisany. I tam jest takie dążenie, by każdy człowiek w tym obszarze, w jakim dana wspólnota przez Boga została postawiona, stworzył każdemu człowiekowi okazję do poznania Ewangelii. W Dziejach Apostolskich 19 tym obszarem jest rzymska prowincja Azji i im udało się tak pomnożyć uczniów Chrystusa, że każdy mieszkaniec tego makroregionu miał okazję usłyszeć Słowo Boże. I to jest też wzór dla nas. Są różne rzeczy, które w związku z tym robimy w naszej wspólnocie. Ciągle tworzymy jakieś nowe możliwości zaangażowania. Najnowszą jest, jak wiecie, wskazywanie na Ewangelię Jezusa przez nazwę naszej wspólnoty. Poczucie odpowiedzialności za to, komu wiele dano poznanie Ewangelii, od tego wiele się będzie oczekiwać. Czyli poczucie odpowiedzialności, by przekazać dalej. W ubiegłym tygodniu jedna z okazji, jaką miałem, by wskazać na Chrystusa, była bardzo krótka, trwała kilkadziesiąt sekund. Zdążyłem powiedzieć do jednego z moich znajomych, czy słyszałeś, że mamy nową nazwę naszej wspólnoty? I okno się zamknęło. Już coś tutaj się podziało i nie zdążyłem nawet powiedzieć, że ta nazwa to
4P, cztery prawa, z których pierwsze mówi: Bóg Ciebie kocha, ma dla Ciebie wspaniały plan. Może jeszcze będzie okazja z tą osobą kontynuować rozmowę, może znowu będzie okno na parędziesiąt sekund, no bo w takim świecie żyjemy, w którym człowiek zderza się ze strumieniem, co mówię, z rzeką informacji. I czasami dana informacja, dana prawda ma szansę dotrzeć przez kilkanaście sekund. I już okazja się kończy, okno się zamyka. A wśród tych milionów informacji jest kilka tych, które mogą niesamowicie odmienić nasze życie. Do nich należy przesłanie Ewangelii, kilka prostych prawd. Ale nie mamy już kilkudziesięciu minut, by przedstawić jak kiedyś, czasami kilkanaście sekund. Potrzebujemy wziąć za to odpowiedzialność, bo komu wiele dano, będzie się wiele od niego oczekiwać. Będziemy na to patrzyli też dzisiaj w naszych kręgach, w następnej części wspólnoty. W każdym razie będzie taka okazja, to liderzy już zdecydują, ale możemy podejść do tego w sposób odpowiedzialny, tak sobie pomyślałem, jak to ująć, tak, jakbyśmy chcieli zdążyć na samolot. Jak mamy samolot, to on jest o jakiejś godzinie, żeby na niego zdążyć, to trzeba się postarać. Więc pomyślmy, że to jest tak, jakby zdążyć na samolot. A więc w miejsce chlubienia się poczucie odpowiedzialności. To poczucie odpowiedzialności w nas będzie wyrażało się w najróżniejszy sposób. W spełnianiu, sumiennym spełnianiu roli liderów, w tym, żeby rzetelnie troszczyć się o ludzi, a nie dawać im czegoś bezwartościowego. No w tym naszym poczuciu odpowiedzialności za przekazywanie Ewangelii, budowanie uczniów, też jest to tworzenie naszego zaplecza. W najbliższym tygodniu kolejne wysiłki w tym tworzeniu i różne role wielu z nas, jakie można przyjąć. Tu też możemy wykazać poczucie odpowiedzialności właśnie po to, żeby zmieniać chlubienie się na odpowiedzialność. Pozwólcie, że o to się teraz pomodlę. Boże, dałeś nam tutaj wiele możliwości, wiele talentów i prowadzisz nas wspaniałą drogą w naszej wspólnocie. Ale dziękuję Ci za to, że właśnie tego nas uczysz dzisiaj, że za przywilejem idzie też odpowiedzialność, idzie to, że możemy właśnie o coś się zatroszczyć. I proszę, abyś to w nas budował, bo same słowa spłyną po nas i tyle, ale jeżeli Ty dotkniesz się serca każdego z nas, no właśnie, to będzie różnica. Ojcze, proszę Cię też o tych wśród nas i wokół nas, którzy jeszcze może nawet nie usłyszeli o tym, że Ty ich kochasz i masz dla nich wspaniały plan. Proszę, abyś nas używał jako Twoje narzędzia, bo no i działał w sercach ludzi wokół nas, bo nic nie mamy, przychodzimy do Ciebie z pustymi rękami, licząc, że Ty nam wszystko dasz. Dziękuję Ci za to, że tak jest też z naszym zbawieniem, że nie musieliśmy do Ciebie podchodzić z czymś, co mamy, czym się chlubimy, bo nic nie mamy. Ty tą drogę zamknąłeś przez dobre czyny. Przychodzimy jedynie prosząc, abyś budował naszą wiarę, bo to jest rzecz naprawdę godna chlubienia się przed Tobą. I dziękuję Ci, że możemy na to liczyć, że tą wiarę będziesz w nas budował. A więc zamieniamy chlubienie się na odpowiedzialność. Właśnie tą wiarą, jaką
Bóg nas, w nas budował, też się będziemy chlubić. I tego wam i sobie najbardziej życzę, abyśmy się tym chlubili, tym działaniem Boga w nas nadprzyrodzonym. Wczoraj byliśmy u kogoś z was tutaj na grillu, w czwartek znowu z jakąś inną grupą gdzieś tam, a przed nami parę miesięcy, gdy będzie szczególnie wiele okazji, no i możemy właśnie patrzeć na to działanie Boga w postaci wiary, którą On buduje w nas, której po ludzku powinno nie być, a jest, bo Bóg zaszczepił ją w naszych sercach, więc możemy tym się chlubić.